Witam Państwa, Michał Bugno. Ten program nazywa się Sektor Gości, a moją rozmówczynią jest dzisiaj bohaterka niedawnych mistrzostw świata w biatlonie, Weronika Nowakowska-Ziemniak. Witam serdecznie. Wera, Witam. kiedy rozmawialiśmy na mistrzostwach świata w kontiolach, trzy dni po tym, jak zdobyłaś swoje, swój drugi medal na tych mistrzostwach, mówiłaś, że ciągle nie dociera do ciebie to, co się wydarzyło. Ile czasu potrzebowałaś, żeby w końcu dotarło, żeby zrozumieć, jak wielki sukces osiągnęłaś? Pierwszy taki moment nastąpił chyba w czasie przywitania w moim rodzinnym mieście w Dusznikach Zdroju, kiedy zobaczyłam ile ludzi, weszło mnie powitać i jak wielkie emocje wzbudziły moje sukcesy. E, oczywiście od wielkiej radości, połzy, wzruszenia e, i tak naprawdę to był chyba ten moment, kiedy, kiedy poczułam co się wydarzyło. W samym kontrolach tych emocji było dużo więcej. Teraz już trochę ochłonęłaś, ale wcześniej te emocje powodowały, że nie mogłaś zasnąć. Musiałaś brać tabletki, żeby w ogóle móc spać. A to prawda, myślę, że każdy sportowiec czeka na taki moment w swojej karierze. I tak jak mówisz, sam fakt zdobycia medali, wszystko to, co się wydarzyło, ale też wspomnienia tego, jaką drogę trzeba było przeżyć, żeby, żeby te medale zdobyć, powodował, że no rzeczywiście no, taki natłok myśli i emocji, że, że nie sposób było zasnąć. Zdążyłaś już odebrać wszystkie gratulacje na Facebooku, w mailach, w SMS-ach? Jeszcze nie, cały czas przebijam się, szczególnie przez te gratulacje facebookowe. No i tak jak właśnie opowiadałam Ci jeszcze przed wywiadem, że. W nie sposób przejść przez miasto e, spokojnie. Każdy chce opowiedzieć o emocjach, jakie towarzyszyły mu w czasie oglądania. E, także te gratulacje ciągle zbieram i lista spotkań jest bardzo długa. Jesteś też rozrywana, odkąd wróciłaś do Polski, nie tylko przez dziennikarzy, ale także, także przez władzę. No spójrzmy na taki wtorek. Najpierw miałaś spotkanie tutaj w Warszawie z ministrem sportu. Później pojechałaś, poleciałaś do Wrocławia, gdzie miałaś spotkanie z marszałkiem województwa. Następnie wieczorem spotkanie z burmistrzem Dusznik-Zdroju. No chyba tylko premier i prezydent pozwolili ci troszeczkę odsapnąć. Może to tylko kwestia czasu. Żartuję sobie. No oczywiście medal mistrzostw świata to jest coś, co cieszy cały naród, jak sądzę. Tych sukcesów w tej zimy nie było aż tak wiele, więc jakby tym bardziej... Widoczny jest, widoczne są moje osiągnięcia. Cieszę się bardzo, że zostałam w jakiś tam sposób doceniona. Ale tak samo cenię sobie gratulacje zwykłych ludzi, zwykłych kibiców. A taki poziom zainteresowania dla ciebie jest trochę męczący już w tym momencie? Czy cały czas dostarcza ci tylko i wyłącznie dużo radości? Czy po prostu traktujesz to jako pięć minut, które koniecznie musisz jak najlepiej wykorzystać dla dobra siebie i dla dobra polskiego biatlonu? Po pierwsze, to wszystko jest bardzo bardzo miłe i przyjemne, że widzę, że ludzie jakby podzielają moją radość i cieszą się moim sukcesem, opowiadają mi o tym, jak przeżywali, przeżywali to wszystko razem ze mną. I to jest, to jest wspaniałe, że nie jestem w tym wszystkim sama, w tej radości także. Odpowiadając na drugą część Twojego pytania, w pewnym sensie czuję się w obowiązku mówienia w tej chwili o, o biatlonie przede wszystkim. Nie chodzi tylko o wzrost popularności mojej własnej osoby, ale przede wszystkim biatlonu i sportu. Telefony cały czas się urywają, tak? Dziennikarze nie dają spokoju. No faktycznie, telefon mam wiecznie wyciszony i w większości telefonów, no, niestety, nie odbieram, bo nie byłabym w stanie spokojnie, spokojnie porozmawiać. I cieszę się bardzo, jakby ze wzrostu popularności biatlonu i, i mojej własnej. Nie, aczkolwiek no nie jestem w stanie wszystkiego po prostu ogarnąć ale przy okazji niezłe kwiatki się pojawiają bo widziałem, że ostatnio jedna z telewizji podpisała ciebie na belce jako Monikę Lewandowską-Ziemniak czyli pomylili tylko imię i nazwisko poza tym Ziemniak się zgadza tak, tylko Ziemniak Faktycznie no, zdarzają się takie rzeczy. Ja rozumiem, że nie jestem piłkarzem, o którym się pisze i mówi od, od rana do nocy. Ale nazwisko bardzo piłkarskie ci wpisali. Tak, bardzo piłkarskie nazwisko mi wpisali, właśnie. Nawiasem mówiąc, burmistrz Dusznik Zdrojewa ma na nazwisko Lewandowski, więc może jakby tutaj znaleźli kolera, korelację. No po, po cóż, no raz. zdarza się. Zadzwoniono do mnie, przyznaję, przeproszono. E, także ja w zasadzie jakoś nie, nie poczułam się urażona, raczej to mu śmiech. jak poruszasz się teraz po polskich ulicach, to masz takie poczucie, że jesteś dużo bardziej rozpoznawalna niż miało to miejsce do tej pory? E, tak naprawdę właśnie poruszam się po ulicach, głównie podróżuję samochodem. E, dla bezpieczeństwa właśnie Dla bezpieczeństwa. Wcześniej oczywiście jakieś tam sygnały tego, że, że, że mnie ludzie znają, odbierałam. Sądzę, że teraz będzie tych sygnałów po prostu... Po prostu więcej. Autografów rozdałaś już tysiące pewnie w ostatnich dniach? Faktycznie szczególnie w szkole, bo odwiedziłam wczoraj szkoły dusznickie na razie. No i tam... Na razie, bo cała Polska czeka. No tak, no, ty, ty, ta lista jest bardzo długa, ale jakby najpierw chciałam odwiedzić, odwiedzić Duszniki. No i tam oczywiście największa frajda dostać autograf od pani Weroniki, także trochę tego rozdałam. Weronika, z czego wynika to, że przez całą karierę nigdy nie byłaś do tej pory na podium w Pucharze Świata, aż nagle przychodzą Mistrzostwa Świata, pierwszy start, drugi start, zdobywasz dwa medale, srebro i brąz. Skąd to się bierze? Mój poziom sportowy już dawno pozwalał mi na to, żeby stawać na podium Pucharu Świata i zdobywać medale w największych imprezach. Sądzę, że miałam jakąś taką chyba blokadę psychiczną. Zaczęło się od Vancouver, kiedy w czasie ostatniego pobytu na strzelnicy spudowałam i zajęłam piąte miejsce, ocierając się o medal. Nie budując, byłabym co najmniej druga. I tak jakby wtedy chyba zaczął się taki strach przed strzelaniem. I takie błędy popełniałam wielokrotnie i na Mistrzostwach Świata w ruchu kiedy zajęłam dziewiąte miejsce i w Soczi, kiedy raz pudłowałam i kosztowało mnie to także medal olimpijski. Dużo takiej pracy, pracy nad redukcją stresu, nad relaksacją, nad znoszeniem presji musiałam, musiałam odbyć i nad tym znoszeniem, Nad tym znoszeniem presji współpracujesz z trenerką mentalną, Katarzyną Grzybowską-Tomaszek. My już w rozmawialiśmy na temat tej współpracy. Mówiłeś, że ona nauczyła ciebie spokoju, nauczyła ciebie takiego pozytywnego podejścia do, do rywalizacji sportowej. Czy masz poczucie, że bez tej współpracy nie byłoby twoich medali na Mistrzostwach Świata? Absolutnie tak. Moja współpraca z panią Kasią trwa od przeszło roku. Czasami jest bardziej, czasami mniej zacieśniona. Natomiast bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata, kiedy nie czułam się najlepiej i fizycznie, i psychicznie, bo wszyscy wiemy już, informacja obiegła całą Polskę, że, że Kontiolachty nie należy do moich ulubionych tras. Właśnie wtedy bardzo dużo pani Kasia mi pomogła. Skupić się po prostu na zadaniach i nie zastanawiać nad niczym. No właśnie, informacja o tym, że Kontiolachty nie należy do twoich ulubionych tras obiegła Polskę po tym, jak napisałaś o tym na Facebooku. Twoje słowa, które wtedy napisałaś. Nie lubię kontrolacji, nie lubię tej cholernie trudnej trasy z podbiegami, po których trzeba się wspinać. Nie lubię przeszywającego zimna wilgoci i wiatru na strzelnicy. Czy ten wpis też był niejako formą przygotowania mentalnego, takiego wyrzucenia z siebie złych emocji? Trochę tak, trochę tak. Zrobiłam to nie za zanomową pani Kasi, to, to wynikało z mojej potrzeby serca. Ja, żeby przygotować się do mistrzostw świata, musiałam zamknąć jakby pewne drzwi za sobą pod tytułem przegrałam medal olimpijski, jeden, drugi, przegrałam, nie wiem, jakiś tam medal mistrzostw świata, wiele razy podium paru świata. Musiałam zamknąć temat pod tytułem nie lubię kontiolachty i zrobiłam to akurat, że tak powiem, publicznie w ten sposób, deklarując jakby sama sobie, że mimo tego wszystkiego, o czym, o czym pisałam, ja podnoszę rękawice i podejmuję walkę, co będzie zobaczymy, ale, ale jakby chcę podjąć walkę, nie jechać przegrana już na te mistrzostwa świata i tak też zrobiłam. W ostatnich latach kilkakrotnie zastanawiałaś się nad tym, czy nie warto byłoby zakończyć kariery, miałaś dość biatlonu. na ile poważne były myśli o tym, żeby całkowicie wycofać się z tego sportu? Myśli takie miałam kilkakrotnie, i przyczyny były bardzo, bardzo różne, czasami bardzo praktyczne. Tak naprawdę, na poważnie, chyba taki pierwszy moment był Sochi. po Sochi. Zastanawiałam się, czy warto jednak już nie jestem 18 osiemnastoletnią zawodniczką, tylko dorosłą kobietą, która, jeżeli nawet ma zacząć, powiedzmy, karierę zawodową inną niż, niż Biatlon. No to chyba, chyba jest czas na to, a nie, nie wiem, tam po trzydzieści powiedzmy. No niemniej jednak cieszę się, że, że trener i, i moi przyjaciele namówili mnie do tego, żeby, żeby spróbować. I tak sobie też obiecałam rok, może dwa. I było warto, bo zostałaś wicemistrzynią świata, podwójną medalistką mistrzostw świata. Dzisiaj nie masz już wątpliwości nad tym, czy. Kontynuować karierę czy ją zakończyć? Chcesz ją kontynuować, ale z tego co widzę w wywiadach mówisz na razie tylko i wyłącznie o przyszłym sezonie. Nie chcesz mówić o Igrzyskach Olimpijskich w Pjonczangu. Wypowiadasz się bardzo krótkoterminowo. Dlaczego? Ponieważ jeszcze gdzieś w sobie nie podjęłam takiej decyzji i dlatego nie będę tego deklarować. Jeżeli tak jak o, zadeklarowałam na przykład przed Konciolachti, że oto dzisiaj ja się rozprawiam z tym, że nie lubię Konciolachti, ale podejmuję, podejmuję walkę. Tak samo sądzę, że jeżeli przyjdzie moment, że stwierdzę, Czuję się na siłach, powalczyć w Pjongczang, bo o to tak naprawdę chodzi. Ja nie chcę jechać do Pjongczang po to, żeby powiedzieć, że jestem trzykrotną Olimpijką. Tylko jeżeli ja mam tam jechać, to po to, żeby zawalczyć. Jeżeli będę czuła, że, że jestem mocna fizycznie i psychicznie, odpowiednio umotywowana, to wtedy jak najbardziej. Okej, okay, no ale teoretycznie ktoś na Twoim miejscu mógłby powiedzieć już w tej chwili, tak, marzę o tym medalu na Igrzyskach Olimpijskich, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby go zdobyć. To dla mnie ważna sprawa. Muszę powiedzieć, że kiedy w ogóle zaczynałam swoją przygodę ze sportem, moim pierwszym marzeniem, może nawet jedynym tak dużym, było właśnie medal Igrzysk Olimpijskich. Ja te marzenia zredukowałam w pewnym sensie po, po Igrzyskach w Soczi, ponieważ nie sądziłam, że, że dotrwam do Pyongyang. Mówiłam rok, może dwa, i dlatego. Później już, jeżeli rozmawiałam z kimś w kategorii kolejny cel, to mówiłam o Medalu Mistrzostw Świata, dzisiaj ten cel osiągnęłam, więc oczywiście trzeba sobie wykreować kolejne i może właśnie wrócę do tego pierwotnego, największego marzenia.